już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Piotr Spyra, lider Koalicji Polski Śląsk, jest dziś naszym gościem. Witam po raz drugi, witamy państwa. Witam pana rektora, witam państwa po raz drugi. Zakończyliśmy na pomniku Korfantego, tak, któremu tak. Nawet Rasiej był przeciwny. Pomnik Korfantego w Warszawie oczywiście. Uważano tylko w ruchu Autonomii Śląska, że pieniądze na budowę tego pomnika nie powinny pochodzić ze zrzutki śląskich samorządowców. Rozumiem to. Nie? No. Może to jest temat dla polskiego Śląska. Dlaczego przez 70 lat powojennej Polski, w stolicy kraju, który właściwie, no, którego bez Korfantego by pewnie nie było, nie doczekaliśmy się na godną pamiątkę w tej właśnie stolicy? Wie pan, przez te 70 lat w Warszawie nie było, to nie jest śląska specyfika, to jest jakby specyfika polskich uwarunkowań politycznych. Przez te 70 lat w Warszawie nie miał pomnika ani Witos, Ale już ma. I będzie miał Korfanty. I w tej samej jakby serii, w której zawiązano komitety postawienia pomników Witosowi, Daszyńskiemu, Dmowskiemu, również przypomniano sobie o Korfanty. No, w ostatniej kolejności, no to super. To już nie jest ani moja wina, ani nie ma na to wpływu. Ale może to zadanie dla pana właśnie, bo pan grzmi o pomijaniu polskości na Śląsku, a może powinien pan tę gorliwość spożytkować w budowaniu, kształtowaniu lepszych relacji Śląska w Polsce zamiast Polski w Śląsku. Staram się i jako Koalicja Polski Śląsk również takie cele sobie stawiamy. A jeżeli chodzi o pomnik Korfantego, to jak już wspomniałem, może nie czas i miejsce, żeby mówić o szczegółach. Też nie jestem osobą, która lubi się specjalnie chwalić, ale naprawdę miałem swój udział w tej idei powstania tego pomnika. Nie pierwszoplanowy, nie pierwszorzędny, ale miałem. Pomysł Koalicji Polski Śląsk, inny pomysł. Sejmiki Śląski i Opolski powinny ustanowić dni pamięci o powstaniach śląskich. Czy pan znowu przypadkiem nie wyważa otwartych drzwi? Dlaczego pan tak uważa? Nie wiem, czy na Śląsku jest jakikolwiek problem z czczeniem pamięci o powstaniach śląskich. Jest. Przypomnę dwa fakty, panie redaktorze. Pierwszy fakt, dwa lata temu, za sprawą zresztą ruchu Autonomii Śląska, którego pan tak broni dziś zaciekle, Sejmik Województwa Śląskiego podjął moim zdaniem skandaliczną uchwałę dotyczącą upamiętnienia trzeciego powstania śląskiego. W tej uchwale jakby na równi postawiono przepraszam bardzo, na równi postawiono rolę niemieckich bojówek, jak na przykład Zelbschutzu czy Freikorpsów i naszych powstańców. I to jest jakby druga sprawa, która się z tym wiąże. To bardzo daleko idący wniosek z tej uchwały. Czytał pan tę uchwałę? Pamiętam tę uchwałę, nie pamiętam, żeby stawiano na równi powstańców i Freikorps. A ja pamiętam, proszę uwierzyć. Ja mam wrażenie takie, że wszyscy o powstaniach pamiętają na Śląsku. Politycy pamiętają, pamiętają media, pamiętają władze województwa. Sporo jest o powstaniach w kulturze. No. Pan chyba walczy z wrogiem, którego trzeba najpierw stworzyć. Ja czekam, proszę powiedzieć od razu, że będzie bardziej dramatycznie. Nie? Nie, ja nie jestem osobą, która szuka wroga. Wrogowie się sami znajdują. Co do jeszcze powstań śląskich i co do to główne pytanie, o którym pan wspomniał, gdzie ja widzę tą narrację niepolską. Powstanie są na to dobrym przykładem, bo przez ostatnie lata zmienia się narracja dotycząca mówienia o powstaniach śląskich na taką że to jest zryw wolnościowy, czyli tak jak było moim zdaniem naprawdę, tylko że jest to po prostu śląska wojna domowa, bunt przeciwko legalnemu państwu niemieckiemu i tak dalej. To są skrajności, panie przewodniczący. No, wystarczyło posłuchać paru przemówień pana przewodniczącego Gorzelika, spróbujmy zrozumieć też. Czy to nie jest element dyskusji, może powiedzmy nazywając to innymi słowami trochę, ale dyskusji, którą warto podejmować, żeby o powstaniach nie mówić językiem i słowami? Oczywiście, że warto. Szkolnej czytanki. Oczywiście, że warto. No właśnie. Oczywiście, że warto. Ale jak słucham polityków, którzy o powstaniach mówią, polityków, nazwijmy to ogólnokrajowych, no to właśnie oni bardzo często wyglądają tak, jakby recytowali szkolną czytankę i to z podręcznika z czasów, nie wiem, Gomułki. Jakiś przykład?
Nie przytoczę panu przykładu, mogę panu, obiecuję, że wyślę panu przemówienie chociażby prezydenta, czy ważnych polityków, którzy o powstaniach wspominali. No jakby mnóstwo ogólników, natomiast nikt nie próbuje też wejść trochę głębiej w tę specyfikę, którą na Śląsku chyba dobrze znamy. Wie pan, to jest broń obosieczna, bo to samo można powiedzieć, jak ja słyszę na przykład po raz enty, bez żadnych faktów, bez żadnych dowodów, jak mantra powtarzane hasło, że powstanie śląskie była wojna domowa. Powstanie śląskie to była wojna domowa. To równie dobrze jest to ten sam poziom przekazu, który pan, aczkolwiek hipotetycznie, bez przykładu jakby podawał. No, ale to gdzie pan słyszał tę wojnę domową w takim razie? To ja zapytam o przykład. No, w mijającym roku. Proszę bardzo, konkretnie. W mijającym roku, nie przypomnę sobie. O właśnie. Ale w poprzednich latach. Dwa lata temu. Wielokrotnie mówił o tym Jerzy Gorzelik. No tak. Mówił o tym profesor Kadłubek. Mówił o tym Dariusz Jerczyński. Takie przykłady można wymnożyć. To jest w narracji ruchu autonomii Śląska. Ale może warto... Również w narracji niemieckiej w województwie opolskim. To jest jakby główna interpretacja powstań śląskich. Ale może warto spróbować w końcu też zastanowić się nad przyczynami wybuchu powstań. Na ile patriotyczne, na ile ekonomiczne, na ile społeczne. Myślę, że w zdrowym państwie nikt nie powinien się obawiać historycznej prawdy, a tu jak ktoś nie wyrecytuje czytanki, to od razu trąby Jerycha grają. Jerychońskie trąby, jeden z moich ulubionych fragmentów Biblii. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja się zgadzam w 100% z panem redaktorem. Potrzebna jest dyskusja, trzeba debatować na te tematy i właśnie dlatego między innymi my na pewne rzeczy zwracamy uwagę, żeby wywołać dyskusję. A to dlaczego Koalicja Polski Śląsk na przykład nie zaapeluje do prezydenta RP, żeby rocznice powstań śląskich stały się świętem państwowym na przykład? A skąd pan wie? Może nie zaapelowaliście? A świetny pomysł, ale może to zrobimy. No właśnie, no to musi pan, no tak, to jak... Ale to ja panu muszę podrzucać, tak? Znaczy, prawdę powiedziawszy, pewnie w przyszłości, znaczy być może, jeżeli nasz projekt się powiedzie, to w przyszłości będziemy starali się działać również na niwie ogólnopolskiej. Na razie jednak, biorąc pod uwagę specyfikę środowisk, które współtworzą Koalicję Polski Śląsk, jesteśmy ugrupowaniem regionalnym, które ma ambicje działania, głoszenia swoich test programowych, realizacji swoich celów właśnie na gruncie regionalnym, na terenie historycznego Górnego i Dolnego Śląska. Ja sobie tak swoją drogą jeszcze a propos prezydenta nie bardzo przypominam, kiedy ostatnio był gościł na Śląsku z okazji obchodów rocznicy, czy którejkolwiek z rocznic powstań śląskich. A może nie był zaproszony? Ja wiem jedno, że i myślę, że to... Trzeba zapraszać prezydenta, żeby przyjechał. Trzeba, tak ważną rocznicę. Panie redaktorze, ja panu powiem, że na długo zapamiętał, a myślę sobie, kancelaria prezydenta, te czasy, kiedy rokrocznie na tę rocznicę przyjeżdżał pan prezydent Komorowski, a lokalne media, również w Dzienniku Zachodnim ukazywały się takie teksty, bodaj piórem pani redaktor Pustułki, grzmiały, że jak śmie prezydent się wtrącać w śląskie sprawy i nie powinien czytankowo, Jezu, to, laurkowo mówić o powstaniach śląskich. To ja mówię dzisiaj to samo, właściwie, no, polskojęzyczne media, panie przewodniczący, no. Ja sobie myślę tak, że gdyby w Warszawie zapytać mieszkańców Warszawy o to, jak zakończyło się trzecie powstanie śląskie, jakie miało znaczenie dla losów Polski, to pańskim zdaniem, tak, ile osób odpowiedziałoby prawidłowo? Nie wiem. Nie lubię zgadywać. Ja tak stawiam na 5%. No, jeżeli ma pan jakieś podstawy... Polski Śląsk mógłby takie badania sfinansować. Kolejny pomysł dla pana. Zaraz na następne spotkanie wezmę sobie kajecik, będę miał pomysły. Jeśli się okaże, że odsetek tych dobrze poinformowanych w Warszawie jest więcej niż 5%, to ja nawet dołożę wam do tych badań za każdy procent więcej powyżej 5%. No a już tak na poważnie, panie redaktorze, no, niestety świadomość historyczna Polaków, również Ślązaków, no, nie jest najwyższych lotów. To może pan powinien w Polsce uczyć o Śląsku. Wiele badań to... A nie odwrotnie. Ale to już, o tym już rozmawiałem.
rozmawialiśmy. Ja już mówiłem, że my jesteśmy ugrupowaniem regionalnym i chcemy działać na scenie regionalnej. Być może, jeżeli pan redaktor do nas przystąpi, wpłynie na zmianę naszej strategii, to będziemy szli w tym kierunku. Powiem jak jeden z braci, jak Groucho Marx. Nie chciałbym być w organizacji, która ma takiego członka jak ja. Proszę. Panie przewodniczący, innym pomysłem Koalicji Polski Śląsk jest powrót do Parady Korfantego. Mhm. Tak? To aktualne? Tak. Jako konkurencji dla Marszu Autonomii? I tak i nie. To znaczy parada, stąd się wzięła Parada Korfantego, że jeden z państwa redaktorów na konferencji prasowej o to właśnie pytał, o ten przykład. Myśmy myśleli o czymś takim i nie wiem, czy w przyszłym roku, na pewno w kolejnych latach będziemy starali się to uruchomić. Nie wiemy w jakiej formule. Myśmy to na roboczo nazwali Marsz Pamięci Powstań Śląskich właśnie. Bardziej myśleliśmy nawet niż o maju, myśleliśmy o sierpniu. I nie traktujemy tego jako konkurencji czy przeciwwagi dla ruchu Marszu Autonomii Śląska, bo nie trzeba jakby konkurować z inicjatywą, która z roku na rok cieszy się mniejszym powodzeniem i mniejszą frekwencją. Zobaczymy, jaka frekwencja będzie na waszym marszu. No zobaczymy. Natomiast myśmy raczej myśleli, żeby pokazanie polskiej obecności, bo też taka była intencja naszego powstania i jest intencja naszego działania, że kiedy się w Polsce, się odwołam do pana takiego ogólnopolskiego myślenia, w Polsce myśli Śląsk, to się myśli bardziej pod kątem narodowość śląska, język śląski i tak dalej. A my mówimy nie. Na Śląsku są środowiska, naszym zdaniem jest ich większość, Ślązaków, którzy uważają i czują się Polakami. I ten marsz ma pokazać, że jesteśmy obecni. Czy Koalicja Polski Śląsk to jakoś wejdzie do polityki? Albo kiedy? Coś się zmieniło w tej sprawie? Nie, to znaczy nie zamierzamy być ugrupowaniem partyjnym. Nie zamierzamy być ugrupowaniem, które będzie się ubiegało o start w wyborach na publiczne, różne publiczne stanowiska. Będziemy starali się działać poprzez, znaczy traktujemy swoje działanie bardziej w kategoriach polityki kulturowej, polityki lobbyingowej, jakkolwiek mało elegancko to brzmi. Dziś miałby pan życiową szansę być może po klęsce wyborczej RAŚ, SPR? Kuszące, ale nie. A dlaczego do niej doszło, pańskim zdaniem? No, z dwóch przyczyn, moim zdaniem. Pierwsza przyczyna była taka, że projekt Śląskiej Partii Regionalnej o tyle okazał się niefortunny, że nie zdobył nowych wyborców dla ruchu Autonomii Śląska, na co inicjatorzy tego pomysłu liczyli. Może zdobył, tylko po prostu nikt nie znalazł Śląskiej Partii Regionalnej na liście wyborczej. No, ja znam te interpretacje z kręgów jakby autorów porażki tego środowiska, bo jakoś trzeba to ludziom wyjaśnić, ale ja zawsze jestem przeciwny takim interpretacjom, gdzie wyborców traktuje się jak idiotów. Uważam, że ludzie wiedzą, kogo wybierają i kto chciał znaleźć, to znalazł. Natomiast druga przyczyna, no to ewidentnie rozbicie ruchu ślązakowskiego na dwa zwalczające się komitety. I wracając do tej pierwszej jakby przyczyny, nie nastąpił praktycznie przyrost nowego elektoratu, bo obie listy Ślązaków Razem, zwycięzcę tego małego śląskiego rankingu i wielkiego przegranego Śląskiej Partii Regionalnej, zdobyły co prawda trochę więcej głosów niż 4 lata temu RAŚ, ale mniej głosów niż RAŚ zdobył 8 lat temu. Co dalej z tym ruchem regionalnym, pańskim zdaniem, jeszcze na koniec zapytam? Politycznym ruchem regionalnym. Politycznym? Myślę, że on będzie nadal funkcjonował. Myślę, że będzie toczyła się teraz bardzo brutalna walka między tymi obydwoma ugrupowaniami. Ślązaki Razem nie dadzą się teraz wyprzeć, ponieważ poczuli swoją siłę, poczuli wiatr w żagle, ponieważ praktycznie z niczego zdobyli 56 tysięcy głosów. To jest bardzo duży kapitał jak na początek działania politycznego. Jest pewien konstans, to znaczy jest około 100 tysięcy wyborców, którzy niezmiennie od 25 lat głosują na ugrupowania RAŚ i pokrewne. I to jest kapitał, o który obie teraz te partie będą starały się walczyć. Czy możliwe jest kiedyś powstanie ugrupowania, w którym będzie i Gorzelik, i Spyra, a może i Spyra, i Gorzelik?
Jeżeli pan Jerzy Gorzelik zmieniłby pewne widzenie na pewne śląskie sprawy, to jak najbardziej. Nie? A może Piotr Spyra zmieni? Święta idą, cuda na horyzoncie. Cuda nie są na zawołanie, panie redaktorze. Piotr Spyra, lider Koalicji Polski Śląsk, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dziękuję dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Wzajemnie. Radio Piekary.